Natalia zginie w ciemnej wodzie. Takie słowo usłyszała Maria Zacharenko, matka Natalii Wood. Ta przypowiednia będzie prześladować aktorkę przez całe życie, a w końcu okaże się prawdą. Jak wyglądały ostatnie chwile życia aktorki? Zapraszam do wysłuchania odcinka o Natalii Wood. Na światło dzienne. Zarówno życie prywatne, jak i kariera Natalii zasługują na osobne pełnometrażowe filmy. Ten odcinek głównie dotyczy jej ostatnich chwil, w związku z tym wcześniej wymienione aspekty opiszę pokrótce, aby przybliżyć Wam bardziej jej postać. Jest to raczej część dla tych, którzy nie znali jej dorobku artystycznego. Jeśli interesujecie się kinem, zachęcam do zapoznania się z filmografią Natalii Wood, która zawiera ponad 60 tytułów, oraz biografią aktorki. Natalie Wood urodziła się jako Natalia Zacharenko 20 lipca 1938 roku w San Francisco w stanie Kalifornia w USA. Jej rodzice byli Rosjanami, którzy poznali się już w Stanach Zjednoczonych. Jej matka, Maria Zudilowa, miała córkę z poprzedniego związku, Olgę, która była 10 lat starsza od Natalii. Rodzice Natalii poznali się, gdy Maria była jeszcze w poprzednim związku małżeńskim. Maria i Nikolas Zacharenko pobrali się w lutym 1938 roku, 5 miesięcy przed narodzinami Natalii. W 1942 roku kupili dom w Santa Rosa w Kalifornii, gdzie następnie dziewczynka została zauważona przez członków ekipy podczas kręcenia filmu w centrum miasta. Według niektórych źródeł jej matka, Maria, pomogła w zauważeniu swojej 5-letniej córeczki. Maria miała poinstruować dziewczynkę, aby wskoczyła na kolana reżysera, Irvinga Pickella, który kręcił film w plenerze. W ten sposób miała się pokazać jako przybojowa dziewczynka, nie bojąca się dorosłych i kamery. Udało się. Zagrała w 2 filmach tego reżysera. Następnie rodzina wyjechała do Hollywood, aby wspierać karierę dziewczynki. Po tym, jak zaczęła grać jako 6-latka, dyrektorzy studia filmowego zmienili jej nazwisko na Wood, aby było bardziej atrakcyjne dla anglojęzycznej widowni i jako hołd dla filmowca sama Wooda. Choć cała rodzina już od kilku lat posiadała nowe nazwisko, Gurdin, które brzmi bardziej amerykańsko niż Zacharenko. Natalie ma także młodszą siostrę, Svetlanę, która urodziła się w Santa Monica w 1946 roku. Różnica wieku między dziewczynkami to 8 lat. Ona również została aktorką występującą pod pseudonimem Lana Wood. Lana tak opisywała swoją siostrę. Była naprawdę bardzo przyzwoitą, bezpośrednią, bardzo dobrą osobą. Nie była wcale powierzchowna ani płytka. Była osobą, która bardzo troszczyła się o swoją rodzinę i fanów. Znaczyli dla niej wiele. Natalie jako dziecko grała we wielu filmach i reklamach. Najbardziej popularny to Cud na 34 ulicy, który jest uznawany za klasyk świąteczny. Film zdobył 3 Oscary. Niestety, rodzina Natalii nie była idealna. Jej ojciec był alkoholikiem. W domu panowała przemoc fizyczna i psychiczna. Nawet gdy Natalia miała już zespół agentów, Maria nadal sprawowała nadzór nad większością aspektów kariery córki. Chciała zrobić z niej gwiazdę. Zwłaszcza, że to kilkuletnie dziecko jako jedyne utrzymywało całą rodzinę. Jest to ogromna presja, przed którą została postawiona. Moim zdaniem to całkowicie zmienia dynamikę rodzinną. Dziecko nie powinno mieć żadnych trosk i po prostu bawić się i cieszyć życiem. A w tym wypadku została zmuszana do pracy. Jeśli chodzi o znamiona przemocy psychicznej, to Maria nie zawsze była w stanie to ukryć. Kiedy podczas kręcenia scen do jednego z filmów dziewczynka nie potrafiła płakać na zawołanie, matka podarła na jej oczach motyla na kawałki, po czym wypchnęła płaczącą córkę z powrotem na plan. Tego typu sytuacje pozostawiły ślad na psychice małej dziewczynki. Natalie do 15 roku życia miała sypialnię pełną lalek, które jej zdaniem do niej mówiły. Traktowała je jak żywe. Dopiero w wieku nastoletnim Natalie zaczęła się buntować. Nalegała na próbę zagrania roli w nietypowym filmie, Buntownik bez powodu. Rolę udało jej się dostać
i był to bardzo dobry krok dla jej zawodowej kariery. Pomogło jej to bardzo płynnie przejść z aktorki dziecięcej do grania poważnych ról. Wcieliła się w główną postać u boku Jamesa Deana. Za produkcję została nominowana do Oscara jako najlepsza aktorka drugoplanowa. W tym momencie jej kariera dopiero nabierała tempa. Jednak miało to swoją cenę. Została wykorzystana seksualnie przez 42-letniego reżysera Nicolasa Reya, rzekomo, aby udowodnić, że może zagrać złą dziewczynę w filmie. Następnie, w wieku 15 lat, została ponownie wykorzystana, tym razem przez 38-letniego Franka Sinatrę. Według Sinatry to był romans. Miał świadomość, że jest to złe, dlatego trzymał to w ścisłej tajemnicy. W jego otoczeniu wiedział o tym jedynie zaufany asystent. Miał on być wypraszany, kiedy Natalie przychodziła, jak mówił, na lekcję śpiewu. Jednak według Suzanne Finstad, autorki biografii o Wood, dochodziło podczas tych spotkań do zbliżeń. Ciężko sobie wyobrazić, co czuła Natalie w takiej sytuacji. Uważam, że 15-latka nie dążyła do kariery przez łóżko. Najprawdopodobniej zgadzała się na to, znajdując się pod ogromną presją dorosłych, a przede wszystkim matki. Nie było to jedyne traumatyczne wydarzenie w życiu nastolatki. Siostra Natalie, Lana Wood, w swoich książkach biograficznych umieściła informację, że Kirk Douglas dopuścił się gwałtu na Natalie, gdy miała zaledwie 16 lat. O samym czynie prasa wiedziała od dawna, ponieważ latem 1955 roku nastolatka trafiła do szpitala. Napaść była tak brutalna, że dziewczyna wymagała hospitalizacji. Jednak sprawca miał być nieznany. I jak do tego doszło? Natalie miała spotkać się sam na sam z Kirkiem Douglasem na przesłuchaniu do nowego filmu. Był to jej idol. Dziewczyna bardzo się cieszyła, że będzie miała możliwość poznać tak dobrego aktora i powalczyć o rolę u jego boku. A jednak nie spodziewała się, że spotkanie tak się potoczy. Podobno opowiedziała o wszystkim, w tym o tożsamości sprawcy matce, a wiele lat później także swojej młodszej siostrze Lanie, która opisała to już po śmierci Natalie. A według jej relacji, Maria, matka dziewczynek, zawiozła Natalie do bardzo znanego w tamtym czasie hotelu Chateau Marmont w Los Angeles. Maria i Lana miały czekać na Natalie w samochodzie. Dziewczyna była w hotelu przez wiele godzin. Kiedy wróciła do samochodu, rozmawiała z matką ściszonym tonem, tak, aby młodsza siostra, zaledwie 8-letnia, tego nie słyszała. Jednak Lana wyczuła, że jej głos był pełen żalu, smutku i złości. Matka dziewczynek miała jednak zachować się lekceważąco. Podobno powiedziała, żeby Natalie wzięła się w garść, bo takie oskarżenia mogły zniszczyć jej karierę. Lana nawet zasugerowała, że ich matka, która zorganizowała to spotkanie, wiedziała, co będzie czekać jej córkę. Miała powiedzieć, wiele drzwi mogłoby się przed nią otworzyć, gdyby tylko skinął swoją sławną głową. Słowa Lany z jej książki potwierdzają przyjaciele Natalie, w tym znani aktorzy jak Scott Marlowe i Dennis Hopper. Żaden z nich nie podał nazwiska oprawcy, jednak oboje wspomnieli o takiej napaści. We wszystkich historiach jest mowa o tym, że atak był tak brutalny, że nastolatka została fizycznie ranna. Miała być zastraszana, aby nie zgłosić tego na policję. Natalie nienawidziła swojego byłego idola ekranowego, wzdrygając się, gdy słyszała jego imię. Skutki całego życia pełnego traum i nadużyć doprowadziły Natalie do licznych prób samobójczych, codziennej psychoanalizy i lęku przed samotnością w nocy. Natalie pierwszy raz wyszła za mąż w wieku zaledwie 19 lat. Jej wybrankiem był 27-letni aktor Robert Wagner. Ślub odbył się 28 grudnia 1957 roku. Małżeństwo trwało zaledwie kilka lat, czemu kompletnie się nie dziwię. Taka różnica wieku jest bardzo zauważalna. Osoba wchodząca w dorosłe życie, będąc na początku swoich lat 20, najczęściej prowadzi zupełnie inne życie niż ktoś dobiegający 30. Dąży się do innych rzeczy w życiu. 8 lat to nie jest największa różnica wieku. Jednak z mojej perspektywy to, ile partnerzy mają lat w momencie rozpoczęcia związku, ma znaczenie. Czy wygląda to tak samo u aktorów? Trudno powiedzieć. Na pewno osoby będące w tym świecie mogą prowadzić podobny styl życia. Też od dziecięcych czy po prostu młodych aktorów
wymaga się większej dojrzałości, zwłaszcza w latach 50., kiedy nie zastanawiano się nad komfortem psychicznym niepełnoletnich osób na planie. 20 czerwca 1961 roku para ogłosiła separację. Plotkowano, że powodem tego jest zdrada, jakiej dopuściła się Natalie ze swoim partnerem filmowym, Warrenem Beatty, podczas zdjęć do filmu Wiosenna na bujność traw. Jednak tylko nieliczni przyjaciele i rodzina usłyszeli, że powodem była zdrada, ale nie Wood, a Roberta Wagnera. I to z mężczyzną. Żona miała nakryć męża na zdradzie w ich domu. Mówimy tu o początku lat 60. Wtedy mógł to być ogromny skandal. Upublicznienie tego mogło zniszczyć karierę Wagnera. Lana, siostra aktorki, wspomina, jak Natalie przybyła rozhisteryzowana do domu rodziców z krwawiącą ręką. Zamknęła się w swojej starej sypialni. Zdrada męża była dla niej wstrząsająca. Osoba, której ufała, tak ją zdradziła. Natalie obudziła się w szpitalu, oszołomiona po przedawkowaniu tabletek nasennych i zapadnięciu w śpiączkę. Po 10 miesiącach od ogłoszenia separacji nastąpił rozwód, sfinalizowany w kwietniu 1962 roku. Podczas trudnych sytuacji w małżeństwie jej kariera filmowa nabierała rozpędu. W 1961 roku wystąpiła w filmowej adaptacji musicalu West Side Story, który zdobył aż 9 Oscarów. W 1963 roku, mając 25 lat, otrzymała swoją trzecią nominację do Oscara za film Miłość z nieznajomym, co uczyniło ją obok Teresy Wright najmłodszą osobą, która zdobyła 3 nominacje do tej nagrody. W 1965 roku zerwała zaręczyny z wenezuelskim producentem obuwia, Ladisławem Blatnikiem. Miała wtedy status supergwiazdy. Pod względem popularności była stawiana obok takich aktorek jak Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn. Jednak jej aktorstwo było też krytykowane. Otrzymała nagrodę najgorsza aktorka ubiegłego, bieżącego i przyszłego roku. Co ciekawe, była pierwszą osobą, która ją odebrała, co świadczy o jej dużej pewności siebie i zapewne też pokorze oraz poczuciu humoru. 30 maja 1969 roku Wood poślubiła brytyjskiego producenta Richarda Gregsona po prawie 3 latach związku. Nieco ponad rok od ślubu, 29 września 1970 roku, powitali na świecie córkę, Nataszę. Dziewczyna w przyszłości poszła w ślady matki i również została aktorką. Jednak ten związek również nie przetrwał próby czasu. Wood złożyła pozew o rozwód z Gregsonem 4 sierpnia 1971 roku. Został sfinalizowany 12 kwietnia 1972 roku. Jest takie powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje. Takie odczucia chyba miała też Natalie, ponieważ postanowiła dać drugą szansę swojemu pierwszemu mężowi, Wagnerowi. Zaczęli się ponownie spotykać pod koniec stycznia 1972 roku, kiedy jeszcze oficjalnie była żoną Gregsona. Tym razem byli już starsi, bardziej doświadczeni życiowo. Oboje mieli dzieci z poprzednich związków. Wchodzili w związek, kiedy on miał 42 lata, a ona 34. Pobrali się ponownie 16 lipca na pokładzie łodzi zakotwiczonej u wybrzeży słonecznego Malibu. Ich córka, Courtney, urodziła się 9 marca 1974 roku. W listopadzie 1981 roku 43-letnia Natalia i 51-letni Robert byli już małżeństwem od kilku lat. Mieli wspólną pasję, jaką było morze, a dokładnie pływanie jachtem. W ostatnich miesiącach bardzo dużo czasu spędzali na około 18-metrowej łodzi Splendor. Starali się wypływać w większość weekendów i dni wolnych od pracy. Koledzy żeglarze często widywali Natalie, samotnie tamującą w porcie swoim pontonem z silnikiem, który służył jako łódź pomocnicza dla jachtu. Tu warto wspomnieć, że matka kobiety, Maria, często przypominała córce o przepowiedni cyganki. W umyśle Natalie była zakotwiczona myśl, że zginie w ciemnej wodzie. Jednak pomimo tego nikt nie wskazywał na to, aby bała się żeglować.
Według jej siostry Lany, jej ostatnie dni były pracowite. Szukała projektów i była w domu z dziećmi, gościła przyjaciół. Życie toczyło się jak zwykle. Była w trakcie kręcenia filmu i wydawała się trochę zajęta, ale nie przesadnie. W weekend święta Dziękczynienia 1981 roku razem z mężem Robertem i przyjacielem, aktorem Christopherem Walkenem, wypłynęli łodzią u wybrzeży wyspy Catalina. Walken i Wood grali w tym czasie w filmie Burza Mózgów. Na statku był również kapitan, Dennis Davern. Co ciekawe, na pokładzie nie było żony Christophera Walkena, Georgiane Fawn. Jest to ciekawy aspekt, ponieważ było to podczas święta Dziękczynienia. Jest to wolny dzień w USA, dlatego wątpię, żeby jako reżyser castingów tego dnia pracowała. Według świadków, w ciągu dnia Natalie Wood kilkukrotnie pod wpływem alkoholu dobijała do brzegu sama w swoim pontonie. Na noc 28 listopada przewidywano złą pogodę. Zimny, przenikliwy deszcz zalał zatokę Two Harbors na wyspie Catalina i gości siedzących w restauracji przy brzegu. Morze nie było wzburzone, a pontony nie miały trudności z pokonywaniem fal. Około 19 Wood, Wagner i Walken rozpoczęli kolację w restauracji Dock Harbors Reef w mieście Two Harbors. Choć mogli tam być już nawet 2 godziny wcześniej. Pili szampana, będąc w widocznie dobrych nastrojach. Don Whiting, nocny kierownik restauracji, był zaniepokojony. Uważał, że Wagnerowie są tak pijani, że mogą nie wrócić na swój jacht. Gdy opuścili restaurację o 22:30, zadzwonił do członka patrolu portowego i poprosił go, aby upewnił się, że grupa bezpiecznie dopłynie pontonem do swojego jachtu. Kiedy wrócili na Splendor, dalej pili alkohol. Z nieupublicznionego powodu doszło do kłótni między Wagnerem i Walkenem. Spekuluje się, że chodziło o podejrzenia Wagnera o to, że Walken miał romans z jego żoną. Po kłótni Wagner poszedł spać do swojej kajuty. Jednak jego żony tam nie było. Sądził, że Natalie odpłynęła sama, małym pontonem, tak jak robiła to wcześniej. Ale po 10-15 minutach, kiedy dalej nie było jej w kajucie, Wagner poszedł jej szukać na pokładzie. Kiedy sprawdził, że nie ma jej nigdzie na statku, skontaktował się z patrolem portowym. Później tej nocy na pokładzie łodzi Easy Rider pewne małżeństwo, Millerowie, nie mogło spać, ponieważ w domu na brzegu szalała impreza. Na ganku ustawiono 2 głośniki, a dźwięki muzyki rockowej rozbrzmiewały przez zatokę. O 1:15 nad ranem pan Miller usiadł, sięgnął zmęczony po mikrofon radiowy i przyłączył się na kanał portowy, który monitorują wszystkie łodzie. Zamierzał zadzwonić do prywatnej jednostki Straży Przybrzeżnej, aby poprosić ich o uciszenie imprezy na plaży. Jednak w radiu usłyszał zagadkowy głos. To był Robert Wagner. Chociaż Miller początkowo nie rozpoznał jego głosu. Powiedział: Easy Rider, czy krążysz w pobliżu? Cóż, tutaj Splendor. Sądzimy, że ktoś zaginął w 3-metrowym gumowym pontonie. Don Whiting, nocny kierownik restauracji, czytał książkę, gdy radio obok niego zatrzeszczało i usłyszał rozmowy między Wagnerem i Millerem. Whiting skontaktował się z przyjacielem z patrolu portowego, aby natychmiast udał się na łódź Splendor. 30 minut później wiązki światła z łodzi różnych patroli zaczęły krzyżować się nad oceanem. Oświetlały one wzburzone fale i przelatywały nad jachtami i żeglowcami kołyszącymi się na falach. Ale w morzu nic nie znaleziono. O 7:30 następnego ranka helikopter biura szeryfa zmierzał w kierunku Kataliny, aby pomóc w poszukiwaniach, gdy nagle jeden z członków załogi wykrył czerwoną plamę na falach oceanu poniżej. Helikopter zniżał lot w kierunku morza, a wiatr z łopat wirnika wzburzył wodę pod nimi. Natalie Wood, twarzą do dołu, w czerwonej kurtce, unosiła się na wodzie, z włosami rozrzuconymi po wodzie. Jedynie 1,5 kilometra od jachtu. Zaginioną łódź odkryto na brzegu, jeszcze dalej na południe. Kluczyk w stacyjce łodzi był wyłączony, a wiosła przywiązane. Policja była zaskoczona, ponieważ łódź najwyraźniej nie była używana. Jeszcze bardziej zaskakujący był ubiór Natalie.
Miała na sobie tylko koszulę nocną, wełniane skarpetki do kolan i puchową kurtkę. Było oczywiste, że nie ubrała się na przejażdżkę łodzią, a mimo to policja uważała, że musiała odwiązać linę, która trzymała ponton do jachtu. Ale dlaczego ją odwiązała, skoro nie zamierzała wypływać łodzią? To była tylko jedna z tajemnic otaczających jej tragiczną śmierć. W dniu tragedii Pamela Iker, doświadczona śledcza, przesłuchała Roberta Wagnera. Powiedział jej, że po powrocie z restauracji tego wieczoru on i Walken poszli do mesy jachtowej na drinka na dobranoc, podczas gdy Natalie udała się do swojej kwatery. Ostatni raz, jak pamiętał, widział żonę mniej więcej kwadrans przed północą. Następnie, jakiś czas po północy, Wagner poszedł do ich kabiny i zauważył, że jego żona nie leży w łóżku. Kiedy szukał jej w innych miejscach na jachcie, odkrył, że pontonu również nie ma. Mimo to, jak powiedział, początkowo się nie martwił, ponieważ jego żona często wypływała sama pontonem. Ale z upływem czasu jej nieobecność sprawiła, że był coraz bardziej zdenerwowany i w końcu wezwał pomoc przez radio. Iker zapytała Wagnera, czy możliwe jest, że jego żona odebrała sobie życie. Powiedział, że Natalie zdecydowanie nie miała takich myśli. Dzień po znalezieniu ciała kobiety, 30 listopada o godzinie 9 rano, rozpoczęła się sekcja zwłok. Przeprowadził ją dr Joseph Choi, a nadzorował dr Thomas Noguchi. I to ten drugi publicznie wypowiadał się o sprawie. Dr Noguchi nazywany jest także koronerem gwiazd, ponieważ przeprowadził sekcje m.in. Janis Joplin, Marilyn Monroe, Roberta F. Kennedy'ego czy Sharon Tate. Z raportu wynika, że Natalie Wood miała liczne obrażenia na ciele. Na lewym policzku widoczne było otarcie. Na ramionach i nogach znaleziono różnej wielkości świeże siniaki, w tym większy na prawym ramieniu oraz kilka mniejszych na nadgarstkach i nogach. Wszystkie obrażenia były powierzchowne. Jedyną raną na głowie było wspomniane otarcie na lewym policzku, a na czaszce nie stwierdzono żadnych głębokich urazów. Badanie ubrań, które Natalie Wood miała na sobie tej nocy, ujawniło kolejne fakty. Ponad 24 godziny po jej znalezieniu, flanelowa koszula nocna, wełniane skarpetki i czerwona kurtka puchowa były nadal mokre. Namoczona kurtka mogła ważyć między 13 a 18 kg. Raport z laboratorium toksykologicznego wykazał, że zawartość alkoholu we krwi Natalie wynosiła 1,4 promila, czyli 0,4 promila powyżej normy pozwalającej na kierowanie pojazdami ustalonej w stanie Kalifornia. Dla porównania, według dostępnych badań, które znalazłam, 1,5 promila wywołuje zaburzenia równowagi, opóźnienie czasu reakcji, a także błędy w logicznym myśleniu. Na podstawie raportu toksykologicznego i siniaków koronerzy ustalili prawdopodobną przyczynę zgonu. Według nich kobieta próbując wejść do pontonu wpadła do oceanu uderzając się w twarz. Stąd pionowe otarcie na policzku. Była przytomna. Będąc w wodzie próbowała wejść do pontonu. Według koronera powodem jej utonięcia był ogromny ciężar kurtki, który ściągnął ją w dół, gdy próbowała wdrapać się do pontonu. Gdyby ją zdjęła, mogłaby z łatwością dostać się do środka i przeżyć. Dlaczego zatem tego nie zrobiła? Koroner uważa, że odpowiedź tkwi w raporcie toksykologicznym. 1,4 promila alkoholu we krwi sprawiło, że nie myślała jasno. Kolejne pytanie, o którym pomyślałam, zadał sobie również koroner. Dlaczego Natalie po upadku do wody próbowała wejść do pontonu, a nie na jacht? Musiał być obok niej, a do tego był stabilniejszy. Jednak koroner nie znalazł odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób wypadła za burtę i utonęła? To jest pytanie, na jakie próbują znaleźć odpowiedź śledczy, którzy ponownie otworzyli sprawę Natalie Wood. W 2011 roku, 30 lat po śmierci aktorki, detektywi z Los Angeles ponownie zajęli się śledztwem. Przyjrzeli od tego czasu wszystkie akta sprawy, przeprowadzili liczne wywiady i ponownie zbadali Wood, aby sprawdzić, czy nie ma więcej wskazówek, które zostały przeoczone. W styczniu, po około 3 miesiącach pracy, policja poinformowała, że nie znalazła żadnych dowodów przestępstwa, ale wciąż prowadzi dochodzenie. Detektywi powiedzieli, że ponad 100 osób skontaktowało się z nimi po wznowieniu śledztwa. Jednak nie przyniosło to wielkiego przełomu w sprawie. Roger Smith,
kapitan łodzi ratowniczej w hrabstwie Los Angeles, który pomógł wyciągnąć ciało Wood z wody, powiedział, że wezwanie do poszukiwań otrzymał dopiero po godzinie 5 rano. Oznacza to, że pomógł w poszukiwaniach dopiero po około 4 godzinach od zaginięcia kobiety. Innym świadkiem zdarzenia była Marilyn Wayne. Kobieta słyszała krzyki, jak się później okazało, były to prawdopodobnie ostatnie słowa Natalie Wood. W 2013 roku koronerzy hrabstwa zmienili przyczynę śmierci z przypadkowego utonięcia na utonięcie i inne nieokreślone czynniki. W raporcie z tego roku koroner wskazał niewyjaśnione świeże siniaki na prawym przedramieniu aktorki, lewym nadgarstku i prawym kolanie, a także zadrapanie na szyi i powierzchowne zadrapanie na czole. Funkcjonariusze stwierdzili, że rany sugerują możliwość, że mogła zostać zaatakowana przed utonięciem. Pierwotnie śledczy uważali, że ciało Wood było posiniaczone, gdyż wypadła z jachtu i z trudem wydostała się z wody do pontonowej łodzi, której bok nosił ślady zadrapań. Ślady na łodzi i ciele kobiety wydawały się zgodne z tą teorią. Jednak w raporcie z 2013 roku śledczy i koroner zauważyli, że z ciała Wood nie pobrano obciętych paznokci, aby ustalić, czy to ona pozostawiła ślady zadrapań. Po 30 latach ponton nie był już dostępny do zbadania. Koroner uważa, że Wood zmarła wkrótce po wejściu do wody. W tym samym raporcie odnotowano sprzeczne oświadczenia dotyczące tego, kiedy Wood zniknęła i czy pokłóciła się ze swoim mężem, aktorem Robertem Wagnerem. Bezpośrednio po incydencie zarówno Wagner, jak i Walken powiedzieli władzom, że para pokłóciła się, po czym się pogodzili. Jednak czy na pewno doszło do tej zgody? Zmiana oficjalnej przyczyny jej zgonu może nie zwiastować żadnych nowych odpowiedzi. Wagner nie jest podejrzany w ponownie otwartej sprawie. Tak naprawdę władze nie mają żadnego podejrzanego. Jak podano, zmianę wprowadzono, ponieważ pierwotna decyzja koronera była zbyt pochopna i nie wzięła pod uwagę faktu, że przyczyna siniaków, których doznała Natalie, mogła być inna niż wypadnięcie za burtę. Ślady na jej ciele mogły powstać w wyniku uderzenia o łódź podczas upadku, jak głosiła pierwotna teoria, ale mogły też być spowodowane atakiem, przez co określenie wypadek stało się zbyt szerokie. Nie wniesiono żadnych oskarżeń. Nie ma pewności, czy doszło do przestępstwa. Według jednego ze śledczych, czas jaki upłynął od wypadnięcia za burtę utrudnia prowadzenie sprawy. Wielu świadków, którzy byli wtedy na pobliskich łodziach, zmarło. Tak samo jak śledczy prowadzący sprawę w 1981 roku. Śledczy wskazują pewne wątpliwości co do zeznań Wagnera. Zastanawiają się nad tym, dlaczego Natalie miałaby wejść do pontonu i wypłynąć na wybrzeże, skoro tej nocy była ulewa i około północy woda była wzburzona. Czy na pewno taka ilość alkoholu spowodowałaby, że aktorka miała zignorować panującą pogodę? Moim zdaniem to istotna poszlaka. Dlaczego ktoś miałby wypływać pontonem w ulewę? Jedynym wyjaśnieniem, jakie przychodzi mi do głowy, jest silna chęć odizolowania się od ludzi, być może po poważnej kłótni z małżonkiem. Była jedną z czterech osób na dużej łodzi, kiedy wypadła do wody, ale detektywi uważają, że Wagner był z nią sam na sam na dziobie statku. Natasha Gregson Wagner, córka Natalie, w dokumencie o matce pyta swojego ojczyma o tamtą noc. Powiedział, że wszyscy pili na brzegu podczas kolacji, a potem pili więcej na łodzi. Wagner kłócił się z Walkenem. Kiedy w końcu poszedł spać, Wood nie było. Ona i ponton zniknęły. Ta noc przelatywała mi przez myśl tak wiele razy, mówi płacząc. Możesz sobie wyobrazić, i ja. Chris tam był. On nawiasem mówiąc jest bardzo porządnym facetem, prawdziwym dżentelmenem. Lana Wood, siostra Natalie, za jej śmierć obwinia jej męża, Wagnera. W ostatnim odcinku podcastu o tym tajemniczym wypadku powiedziała: myślę, że to była bardzo niedbała praca ze strony koronera w trakcie śledztwa. Sprawy zostały zbyt szybko odrzucone. Do dziś nie rozumiem, dlaczego Wagner nie poszedł do swojej żony, kiedy jej ciało znaleziono unoszące się na wodzie. Została zidentyfikowana przez Denisa Daverna, który był kapitanem łodzi. Cóż, jeśli na dziobie łodzi są tylko dwie osoby, a potem nagle jest tylko jedna, myślę, że to trochę podejrzane. Myślę, że jedna z nich dokładnie wie, co się stało. Myślę, że strasznie się pokłócili, o czym powiedział mi Denis Davern. Zaczęli się agresywnie zachowywać.
Siniaki, rozległe siniaki nie są następstwem uderzenia o cokolwiek. Detektyw powiedział, że to typowe znęcanie się. Więc są po prostu rzeczy, które nie pasują. Do tego dodała, że decyzja Wagnera o nierozmawianiu ze śledczymi stawia go w centrum podejrzeń i jest co najmniej dziwna. Do tej teorii skłania się również Susan Finstad, autorka biografii aktorki, która jak widziałam nie jest dostępna w języku polskim. Pisarka przede wszystkim wskazuje na fakt, że Robert Wagner przez 2,5 godziny zwlekał z rozpoczęciem poszukiwań żony. Autorka książki odnalazła 3 nowych świadków zdarzenia. Jednym z nich jest poufne źródło, które pisarka skontaktowała z Ralphem Hernandezem, jednym ze śledczych odpowiedzialnych za sprawę po wznowieniu dochodzenia. Osoba ta ujawniła informację, że Christopher Walken słyszał kłótnie między Robertem i Natalie. Co więcej, opisując to przyjacielowi niedługo po utonięciu Natalie, miał dodać, że Wagner ją popchnął. Pozostali dwaj nowi świadkowie byli obecni przy sekcji zwłok Natalie Wood. Vidal Herrera zrobił zdjęcia ciała Natalie dla biura koronera. Herrera powiedział, że zauważył poważne rany na głowie Natalie. Śledczy Ralph Hernandez widział oryginalne zdjęcia i zgadza się, że rany na głowie są niepokojące. Mogą wskazywać, że brała udział w gwałtownej walce i została popchnięta lub wrzucona do wody, gdy była nieprzytomna. Kolejnym świadkiem jest dr Michael Franco, który w tamtym czasie był stażystą w biurze koronera w Los Angeles. Franco zauważył i uznał za podejrzane siniaki na przednich udach i piszczelach Natalie. Jego zdaniem ułożenie siniaków nie wyglądało, jakby było spowodowane próbą dostania się na łódź. Sugerowało ono bardziej na zepchnięcie. Dodatkowo ta ilość siniaków na nogach również to sugerowała. Franco powiedział, śmierć Natalie Wood nie była wypadkiem. Ktoś ją popchnął. Miała kilka otarć, z których mogłem wywnioskować, że została zepchnięta z tego, czego się trzymała. Nie ma powodu, żeby jej mieć, chyba że ktoś zepchnął cię z powierzchni. Według teorii Susan Finstad, Wagner mógł upozorować próbę wejścia żony do pontonu. Kapitan statku, Davern, powiedział, że słyszał, jak ponton wpada do wody po strasznej walce, którą podsłuchał na tylnym pokładzie i że widział Wagnera gdzieś w pobliżu pontonu. Następnym razem, gdy Davern zobaczył Roberta, ten był spocony, wyglądał jakby walczył i powiedział, że ponton zniknął. Ostatnie słowa, jakie Davern usłyszał od niego skierowane do Natalie brzmiały: zejdź z mojej pieprzonej łodzi. W zmienionym oświadczeniu policyjnym Davern powiedział, że Robert nie pozwolił mu włączyć reflektorów, aby mógł poszukać Natalie. Miał jeszcze przez ponad 2 godziny pić alkohol, zanim wezwał pomoc przez radio. Kapitan Davern potwierdził swoje słowa także w wywiadzie dla NBC News z 2012 roku, dodając, że podczas pierwotnego śledztwa okłamał policję. Jego zdaniem kłótnia między Wood i Wagnerem doprowadziła do jej śmierci. Jednak podejrzewam, że jest to jedynie zabieg, który ma promować jego książkę. Tania sensacja. Kapitan Davern nie podaje, dlaczego skłamał, czy dlaczego teraz postanowił powiedzieć prawdę. Kiedy dziennikarz NBC zadawał mu pytania, na większość z nich odpowiadał wymijająco lub zachęcając do zakupu jego książki zatytułowanej Żegnaj Natalie, żegnaj splendorze. Jego zdaniem Wagner odczuwał zazdrość w stosunku do Natalie i Walkena. Podejrzewał ich o romans. Davern twierdzi, że Robert zachowywał się podczas tej podróży agresywnie. Podczas drugiego dnia pobytu na łodzi rozbił butelkę wina. W ustaleniach koronera Tomasa Noguchiego Susan Finstad również widzi wiele luk. Na konferencji prasowej 1 grudnia 1981 roku, zaledwie 2 dni po odkryciu ciała Natalie, Noguchi ogłosił wynik sekcji zwłok. Stwierdził, że przyczyną jej śmierci był tragiczny wypadek, gdy była lekko pijana. Wspomniał również o niewyjaśnionym siniaku na lewym policzku, który mógł spowodować, że straciła przytomność przed uderzeniem w wodę. Teoria Noguchiego była taka, że Natalie próbowała dostać się do pontonu, gdy się poślizgnęła i upadła do wody. Nie była w stanie wrócić na ponton ani na jacht i tragicznie zginęła.
Według autorki książki jest to zastanawiające, że tak szybko uznano to za nieszczęśliwy wypadek, skoro koroner wiedział o kłótni, która odbyła się tego wieczoru pomiędzy małżonkami. Odmienne zdanie ma Miller. Wspomniałam już o nim. Jest to świadek, który miał łódź niedaleko łodzi Natalie Wood i jej męża Wagnera. To on rozmawiał przez radio z Robertem. Miller narysował mapę pokazującą lokalizację łodzi zacumowanych w zatoce i wskazał na efekt lejka wiatrowego z zachodu, który mógł zepchnąć ponton w kierunku lądu. Miller wyjaśnił, że po tym, jak Natalie Wood odwiązała ponton, nie mógł on zawrócić i skierować się w dół wybrzeża z powodu wiatru. Obserwacje Millera potwierdziły możliwość, że gdy kobieta sięgnęła po ponton, a wiatr go odepchnął, powodując utratę równowagi i wpadnięcie do wody. Kiedy wypłynęła na powierzchnię, prawdopodobnie czuła się bezpiecznie, zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od jachtu. Siniak na jej ramieniu wskazywał, że trzymała się pontonu, spodziewając się, że utrzyma ją na powierzchni. Szybko zdała sobie sprawę, że wiatr porywał ją i ponton za daleko, by dopłynąć z powrotem do łodzi. Jej krzyki o pomoc zagłuszała głośna muzyka, czyli dźwięki imprezy na brzegu. Natalie wierzyła, że udaje się wdrapać do pontonu, ale jego duże, śliskie boki to uniemożliwiały. Siniaki na jej nogach sugerowały, że próbowała użyć silnika jako dźwigni, ale jej próby się nie powiodły. Za każdym razem jej kurtka wciągała ją z powrotem do wody. Nie poddała się i trzymając się pontonu, próbowała pchnąć go z powrotem w stronę brzegu, kopiąc nogami i wiosłując jedną ręką. Zbliżyła się do plaży na niespełna 200 metrów, ale zimna woda zebrała swoje żniwo. Przegrała walkę z zimnem, tracąc przytomność i tonąc. Tragicznie, zaledwie kilka minut po tym, jak puściła ponton, dotarł on do brzegu. Taką właśnie hipotezę przedstawił Miller. Christopher Walken publicznie skomentował śmierć Natalie Wood jako nieszczęśliwy wypadek. Upadek z łodzi pod wpływem alkoholu. Dziękuję za wysłuchanie odcinka o Natalie Wood. Czy waszym zdaniem był to wypadek? Czy jednak ktoś zepchnął kobietę? Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować, aby nie przegapić kolejnych historii kryminalnych wychodzących na światło dzienne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.